I zawsze jest, ma swoją bardzo, ma swoje bardzo istotne znaczenie. To był wspaniały dzień wtedy, przed laty, pamiętam, szliśmy przez krakowskie przedmieście. Niezwykłe, niezwykłe doświadczenie, niezwykłe doświadczenie i być może będzie ono konieczne, będzie trzeba je powtórzyć, dlatego, bo niewątpliwie, niewątpliwie grozi nam zakwestionowanie woli narodu, grozi nam zakwestionowanie, no powiedzmy sobie uczciwie, czy w ciągu tych 20 kilku lat była chociaż raz podjęta taka reforma jak 500+, czy w ciągu tych 20 lat był chociaż raz taki rząd, który gdy przyrzekł, że cofnie wydłużenie wieku emerytalnego, to naprawdę to zrobił i to już po roku? I czy był taki rząd, który mimo tych tak głębokich reform społecznych, nacisku, skupienia się na reformach społecznych, równocześnie uzyskał wzrost gospodarczy, równocześnie uzyskał zmniejszenie deficytu budżetowego, czyli zadłużenie się z budżetu zmniejszyło? No przecież nie było takiego rządu. To jest po raz pierwszy. Dlatego on jest tak znienawidzony. Dlatego się dąży za wszelką cenę do jego obalenia. Dlatego nie ma opozycji. Są nienawistnicy jedynie, którzy chcą zniszczyć za wszelką cenę ten rząd. Czy przedstawiono nam jakikolwiek program? Czy pan Siemoniak, który głosuje przeciwko dzisiejszym zmianom w polskiej armii, rozbudowy polskiej armii, rozbudowy obrony terytorialnej, modernizacji polskiej, przedstawia jakikolwiek program? Czy którykolwiek z tych panów, którzy się zajmują gospodarką, przedstawiają jakikolwiek program? Nie. Jedyne, co się przedstawia, to podporządkowanie się Brukseli i Unii Europejskiej. To jest jedyne, co merytorycznie jest mówione z tamtej strony. Z całym szacunkiem dla Unii Europejskiej i Brukseli. No ale jesteśmy suwerennym państwem. Jesteśmy niepodległym narodem. Jesteśmy narodem, do którego przyjeżdża prezydent Stanów Zjednoczonych i mówi, to wy przechowaliście najważniejsze wartości. To dzięki wam może się odbudować cywilizacja zachodnia. No przecież on nie mówi dlatego, żeby nas kupić. To nie jest tak. To nie jest tak, że pan prezydent Trump coś szczególnie tutaj w Polsce potrzebuje. To raczej jego wojska tutaj przyjeżdżają, żeby i on za nie płaci. Przecież nie my za nie płacimy, on za nie płaci. On zwiększa do blisko 5 miliardów wydatki budżetu Stanów Zjednoczonych na wzmocnienie flanki wschodniej. Więc on tutaj nie przyjechał, żeby wyzywano go od komiwojażerów. No przecież to jest niepoważne. On tutaj nic na tym nie zyskuje. On tutaj przyjechał, bo naprawdę uważa, że my zachowaliśmy te podstawowe wartości, jakie są niezbędne, żeby cywilizacja zachodnia nie została zniszczona przez napór terrorystyczny i napór postmarksistowskich ideologii, prawda? I dlatego właśnie to, co pan mówi, jest takie ważne. My musimy się zmobilizować, musimy wesprzeć ten kierunek, który po raz pierwszy, rzeczywiście od dziesiątków lat, być może trzeba sięgnąć aż 39 roku, żeby taki wysiłek narodu jak ten, który był przez 18 miesięcy realizowany, zobaczyć i jego efekty zobaczyć. To wszystko może zostać zakwestionowane, jeżeli byśmy się cofnęli. Rząd się nie cofnie z pewnością. Proszę bardzo, Telewizja Trwam i Radio Maryja. Halo? Szczęść Boże. Szczęść Boże. Kogo witamy? Skąd telefon? Mam na imię Justyna, dzwonię do Telewizji Trwam z Niemiec. Bardzo witamy Pani Justyno, proszę bardzo. Witam ojca prowadzącego. Dobry wieczór Panie Ministrze. Niesamowita sprawa, że mogę z Panem porozmawiać choć witam. Przez chwilę. Panie Ministrze, mam kilka pytań, chociaż do tej dyskusji, co Pan przed chwilą miał ten dialog, bym z chęcią wpadła w polemikę, ale dobrze, konkretnie, bo dużo ludzi się próbuje dodzwonić, a jest trudno. Więc zaczynam. Panie Ministrze, dobrze wiemy, że mamy bardzo trudno, jak Pan powiedział, żyjemy w bardzo ciężkich czasach i trudnych czasach. Mamy zewsząd, jest jeden napór dużej emigracji, która jest sprowadzana do Europy. Nie wiem, na siłę chyba tych ludzi się tu sprowadza. Z drugiej strony nasze sąsiedzi mają wojnę. Mówimy teraz o Ukrainie. Ja wspomnę sobie w tej chwili, czy pozwolę sobie wspomnieć o rocznicach, które niedawno obchodziliśmy. Chodzi mi o tragedię, która się odbyła na Wołyniu.
i ludziach, którzy to przeżyli, którzy obywatelsko co roku przypominają wszystkim o tym, co tam się wydarzyło, a było to ludobójstwo. I teraz mamy tak, że dużo tych naszych sąsiadów sprowadzamy tutaj do Polski. Jest napór bardzo wielki, otworzyliśmy granice. I bardzo niepokoi, myślę, że bardzo dużo ludzi niepokoi to, że ci ludzie też przynoszą sobą ten swój nacjonalizm banderowski do naszego kraju. I proszę mi teraz, spróbować odpowiedzieć, co w tym kierunku robimy jako państwo. Jak możemy się czuć bezpieczni? Chciałabym też zapytać pana ministra o możliwość większej dostępu do broni przez rodaków. Uważam, że czasy są ciężkie i w tym kierunku też powinno się rozwijać obrona nas jako ludzi, zwykłych ludzi. I jeszcze chciałabym się prosić pana ministra o odniesienie się do takiej informacji, która dosyć tam szeroko krąży w świecie. Chodzi mi o przeniesienie jednostki pancernej z Żagania pod Warszawę, do Wesołej. Chciałabym się spytać, czemu takie kroki są ponoszone i z tego, co też jest taka szeroka informacja udostępniana, że tak naprawdę cała flota i żeby to wszystko działało na tej zasadzie, jak jest zorganizowane w tej chwili w Żaganiu, trudno będzie to zorganizować tak od razu pod Warszawą. Więc to te dwa pytania. No i co, i pozdrawiam serdecznie. No i do usłyszenia, mam nadzieję. Czekam na odpowiedź. Pozdrawiam. Dziękuję serdecznie, pani Justyno. Bardzo proszę, pani Dziękuję minister. Bardzo. Zacznę od ostatniego pytania. Ja o tym mówiłem, choć nie wymieniałem miejscowości ani Żagania, ani Wesołej, o której pani wspomina, ale geografia Polski, geografia zagrożeń mówi sama za siebie. Żagań to jest nasza granica zachodnia, która jest bezpieczna, a wschodni brzeg Wisły to są obszary, które są najbardziej narażone na niebezpieczeństwo. Tutaj właśnie stacjonują siły natowskie, które na skutek szczytu warszawskiego są rozlokowane na flance wschodniej i tutaj musimy wzmacniać polską obronę. Tak się złożyło, proszę pani, że te decyzje podjęte przeze mnie 5 miesięcy temu zaowocowały już tym, że skutecznie zostały te jednostki przeniesione i są one zdolne do działania. Niedawniej, jak tydzień temu, rozmawiałem z mianowanym przeze mnie na nowo dowódcą tej jednostki i on mnie zapewnił, że one są już zdolne do działania, także te niepokoje, które wśród generalicji, części generałów, którzy byli przyzwyczajeni do tego, że polskie wojsko było jakby takim dodatkiem do obrony Berlina, a nie do obrony polskich granic, zwłaszcza tych zagrożonych, czyli wschodnich, te argumenty są po prostu nieprawdziwe. Chyba że założymy, że polskie wojsko nie ma bronić Polski, no to wtedy rzeczywiście one miałyby ręce i nogi, ale tak naprawdę to były tylko wymówką dla utrzymania stanu rzeczy, nie dla Polski korzystnego, tylko dla kogoś zupełnie innego. Jeżeli chodzi o sprawę ukraińską, rzeczywiście sprawa bardzo poważna, bardzo trudna. Jeżeli pani obserwowała uroczystości związane z upamiętnieniem ludobójstwa, jakiego dokonano nie tylko przecież na Wołyniu, ale także w Galicji Wschodniej w latach 43-45, to tam zdarzyło się, że i ja się wypowiadałem i przypominałem, że jak najszybciej powinna znaleźć się na grobie nieznanego żołnierza tablica upamiętniająca nie tylko tą straszliwą hekatombę krwi polskiej tam przelanej, ale także chwałę obrońców Polaków, czyli tych jednostek Armii Krajowej, ale także po prostu samoobrony zorganizowanych na prędce, które skutecznie obroniły dziesiątki tysięcy ludzi zagrożonych ludobójstwem ze strony zbrodniarzy, którzy próbowali polskość po prostu tam wyniszczyć do cna, bo na tym polegało to ludobójstwo. Chodziło nie tylko o
potworną, potworne okropieństwo, bestialstwo tych działań, ale chodziło także o to, że było to działanie planowe, którego celem było wyeliminowanie polskości jako takiej, wymordowanie w ogóle Polaków, tak żeby na terenach, gdzie przez setki lat mieszkali Polacy, którzy byli ludnością autochtoniczną, byli ludnością krew z krwi, kość z kości miejscową, żeby ich nie było za sam fakt, że byli Polakami. Otóż dlaczego o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że tak jak jest w naszym interesie istnienie niepodległego państwa ukraińskiego, które oddziela nas od zagrożeń rosyjskich, tak jest w fundamentalnym naszym interesie i polskiej racji stanu, żeby to wszystko, co straszliwego zostało dokonane, było uświadomione sobie przez naród i państwo ukraińskie. I żeby z tego zostały wyciągnięte wszystkie wnioski, zarówno doraźne, jak i długofalowe, wychowawcze i świadomościowe, jeżeli chodzi o naród ukraiński. Co innego, jedną sprawą jest kwestia interesów militarnych Polski, ale równolegle musimy podnosić polską rację stanu w wymiarze narodowym i w wymiarze pamięci historycznej. W żadnym wypadku nie może być tak, żeby z tego powodu, że jest w naszym interesie, by było silne państwo ukraińskie, rezygnować z przypominania o zbrodni ludobójstwa i domagać się zadośćuczynienia i świadomości narodowej ukraińskiej tego, co zrobili ich przodkowie. Nie wolno nam się godzić na wychowanie w atmosferze ludobójstwa narodu ukraińskiego.